Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina, nie wiem, bo nie mam zegarka, ale pewnie około 7:40. Do startu zostało około 5 godzin. Wstałem dzisiaj przed chwilą. Normalnie starty będą o 7. Dzisiaj mamy, dzisiaj jest czasówka, więc 12:37 i 30 sekund chyba będziemy startowali. Czyli rano mamy trochę czasu na ogarnięcie się. 9:30 wyjeżdżamy stąd na miejsce startu, a zaczynamy od przygotowania kawy oczywiście. Tutaj mamy wielką kawiarkę. Tak zaczynamy dzień. Trzymajcie się. Znalazłem wagę kuchenną, żeby odmierzyć sobie ile gotowanego ryżu nakładam. Bardzo fajna waga kuchenna. Ruszamy na etap. To jest nasza codzienna droga wyjazdowa, ponieważ mieszkamy na takim pięknym wzgórzu. Jest pięknie, ale łączy się to z dosyć niekomfortowym dojazdem. Sergio is our driver for today. Sergio, feeling good? Feeling good. Dawaj. Dawaj, dawaj. This is our private language for this week. Exactly. Our slimak. Yeah. Dawaj. Lewa prawa. Yeah, so this is our attempt to race with the English speaking guys, so they have no idea what we are doing. Kurwa. this means it's a turn in Spanish. Yeah. Obviously. Yeah, obviously. No other sense. Małe korki na dojeździe, więc nie mamy za dużo czasu, ale też spokojne pół godzinki na ogarnięcie się. Wiadomo, trzeba iść do toaletki. Tam jest całe miasteczko, a właściwie miasto zawodów. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze na MTB. Robi wielkie wrażenie. I tutaj parking. Tysiące ludzi pewnie. No nie wiem, czy dziesiątki tysięcy, ale tysiące na pewno. Trzymajcie kciuki. Gotowy do rozgrzewki. Ruszam. Tutaj mam przygotowane przed startem rękawiczki. Na trasę biorę CO2 tak zwane, czyli nabój CO2 i pompkę klasyczną. Sergio ma pompkę szybką i CO2, on ma imbusy. Ja mam jeszcze szydło i szydła przygotowane i szydło tutaj do wbijania. No i co? Gruby Mielcki na słuchawkach, można iść się rozgrzewać. Witajcie w moim pokoju, w moim łożu. Lepiej, żeby małżonka tego nie widziała, albo może zobaczyć. Póki to nie jest w domu, to chyba mi wybaczy. Jesteśmy w pierwszym etapie, po prologu właściwie. Najgorszy dzień chyba z możliwych, żeby zacząć sezon, dla mnie przynajmniej. Upał i pierwszy dzień ścigania. To jest kombo, którego ja nie znoszę. Ale 20 miejsce, straty po prologu są w sumie marginalne, znaczy są duże, no bo minutowe, tam 6 minut do zwycięzcy, ponad 3 minuty chyba do pierwszej dziesiątki, ale na tym wyścigu takie straty to nie straty, to naprawdę w generalce później to będziemy walczyć o zupełnie inne różnice czasowe, także najważniejsze, że dzisiaj jakoś zarządzaliśmy moim kryzysem dnia pierwszego. No, Sergio jest już ościgany, jest w super formie w tym roku, więc on tutaj wiódł prym. Ja miałem w sumie jeden poważniejszy kryzys na podjeździe,
Ale do mety już jak trochę odpocząłem, to czułem się znowu dobrze, także daje to pozytywne jakby nastawienie na kolejne dni. No i tyle, żeby nie przynudzać. No, jutro mamy chyba 88 km, ponad 2000 metrów w pionie, ale chyba 2400, tak mi się wydaje. Wszystko praktycznie w drugiej części etapu. Także pierwszą część trzeba przejechać jak najlżejszą nóżką, lekkim jambulajkiem tak zwanym, na tyle, na ile da się to zrobić w MTB, i później wszystko zostawić na drugą część etapu. To tyle.